Drodzy przyjaciele, zbliżają się magiczne dni świąteczne. Dni bardzo dla nas ważne, bo właśnie w taką magiczną noc, tysiące lat temu, narodziła się miłość i rozpoczęła się era miłości. Czego ja Wam życzę? Życzę Wam, żeby te dni były dla Was piękne, żebyście spotkali się z najbliższymi, żebyście popatrzyli im w oczy i powiedzieli, jak dobrze, że jesteście, żebyście mieli na to czas, żebyście się niczym nie denerwowali, bo nawet jak nie będzie jakiejś potrawy zrobionej, to nic się nie stanie. I żebyście te wszystkie potrawy robili z najbliższymi, żebyście mieli czas spokojnie porozmawiać i jakby poczuć, że najważniejsze jest to, że obok jest ktoś, że ktoś się cieszy, że Ty jesteś. Powiedzcie jakieś dobre słowa, których zwykle nie używacie. Dlatego, że w tej chwili nam potrzebne najbardziej są takie proste, zwyczajne słowa, które gdzieś nam umykają, może się ich wstydzimy, a przecież one są najważniejsze. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam radości, żebyśmy się częściej uśmiechali. Dlatego, bo uśmiech jest początkiem jakiejś dobrej, jasnej drogi. Ja to sprawdzam sobie na co dzień i to rzeczywiście świetnie działa. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, którzy już z nami są i nam pomagają i pomagają naszym podopiecznym. Pozdrawiam wszystkich moich rozmówców z programu Spotkajmy się. Na pewno nie zdążę do każdego z Was napisać, ale wiecie, że jestem z Wami, że Was kocham i że Was podziwiam. I że dziękuję, że jesteście, żeście mi kiedyś opowiedzieli swoją historię. Dziękuję wszystkim, którzy razem z nami robią Festiwal Zaczarowanej Piosenki już 15 lat. W tym roku też 13 czerwca będzie festiwal, także przybywajcie do Krakowa, bądźcie z nami, żebyśmy znowu się poczuli, że jesteśmy na jakiejś pięknej planecie, gdzie panuje radość i gdzie ludzie są, bo chcą być razem. I życzę Wam jeszcze szczęścia w nowym roku, żebyśmy zapomnieli o tym, co złe, żebyśmy wybaczyli tym, którzy nam zrobili jakąś krzywdę i tego nie nosili w sobie i żebyśmy z taką nową energią ruszyli w te nowe dni 2020 roku. Mocno Was całuję. Bądźcie z nami, ja jestem z Wami. Kocham Was bardzo. No i co? Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.